Niedzielny poranek, czas więc do pracy. Spotkaliśmy się z Krzysztofem. Cześć. Dwóch łysych panów. Po co? Po to, by pojeździć trochę motorami. Jakimi? Jakimi, Krzysztof? Kawasaki. Ja mam Kawasaki Versys 650. A ja Kawasaki Versys 1000 w wersji SE. Każde testy prawdziwe należy zacząć od naklejek na nasze testowe motocykle, żeby było wiadomo, że to nasza autorska praca. Tak, działa. Tak, kręci. I wyłącz. Sześć dni słońca nie widzieliśmy, wreszcie do niego dojechaliśmy. Wielka radocha. Może się uda nagrać w słońcu pięknym ten lakier. Nie no, wszystko się uda, wszystko wygląda teraz zupełnie inaczej. Piękny widok, piękna pogoda, piękne motory przede wszystkim. Klas. Mówisz albo tu? Strasznie trzęsie kamera, nie? Jesteśmy tutaj po to, by opowiedzieć wam o motocyklach, którymi przyjechaliśmy w to piękne miejsce. Jesteśmy nad rzeką Liwiec i przewiozły nas Versysy. Versys 1000 SE i Versys 650. Motocykle te mają wspólną nazwę, ale można powiedzieć, że troszkę na nazwie i troszkę na filozofii motocykla turystycznego, takiego troszeczkę adventure, trochę enduro turystyczne, się kończy, bo te motocykle mają, prawda, Krzysiu, bardzo dużo różnic. Tak, począwszy od pojemności, i tu jest duża różnica, ale też i w mocy, tak? No, budowa silnika. Budowa silnika, tak. Nazwijmy go w moim Versysie, czyli Versysie 1000 SE, którym przyjechałem i którym jeździłem najwięcej. To powiem wam, że to jest silnik czterocylindrowy, mający 120 koni, no i ponad 100-102 Nm momentu obrotowego. Jest to potężna jednostka, można powiedzieć szosowa, wzięta w bezpośredniej linii z bardzo udanego Zeta 1000. A u ciebie? W średnim Versysie, bo nie jest to najmniejszy z Versysów, jest dwucylindrowa rzędówka o pojemności 649 cm, mocy 67 koni i 61 Nm momentu obrotowego. Nie jest to nowa jednostka, już ma swoje lata, ale mimo wszystko nadal jest to dobry silnik, żywiołowy, dynamiczny, a przede wszystkim przez te lata dopracowany, jest niezawodny. Ale czuć różnicę, bo tutaj jak rozmawialiśmy sobie poza kamerą, to Krzysiek stwierdził, że no jak ty odjeżdżasz, odwijasz, no to po prostu ja muszę gonić ostatkiem sił wręcz, żeby za tobą nadążyć. Ta różnica jest no po prostu kolosalna. Jest duża, tak. No dobra, no to co, trzeba jechać? Trzeba jechać, szkoda czasu. Próbowałem bardziej wachlować biegami, tak? Ten silnik z dużego Versysa jest jednak o wiele bardziej elastyczny od 650. No ale nie tylko silnikami te motocykle się różnią. Różnią się też masą. Twój waży, gotowy do jazdy? 212 kg.
Mój 250 versus 1000 SE to jest 250 kg i to też czuć. Ten motocykl jest potężny, jest dzięki temu wygodny, czuję się na nim po prostu bezpiecznie. No i żeby było ciekawie, to ja czuję, że trochę niżej siedzę niż na Versysie 650. Ten mój ma bodajże 840 mm wysokości. No właśnie, to jest zaskakujące, bo Versys 650 też ma wysokość siodła 840 mm. Ja z kolei miałem inne wrażenie, że na litrze siedzę wyżej niż na Naprawdę? 650. To ciekawe. Musimy to sprawdzić. No bo ja miałem zupełnie przeciwne wrażenie. Powinniśmy to ustawić. Nie no, 840 jest ten ze strony. Też 840. No to dobrze. Dobrze, dobrze. Także popatrz, co to są personalne odczucia, tak? Teoretycznie te motocykle są identyczne. Identyczne, tak. według katalogu mają identyczną wysokość, ale jedna rzecz może się różnić, bo u mnie regulacja wysokości zmienia się dzięki elektronice. U ciebie w Versysie 650 nie ma takich dogodności, bo ten preload, czyli napięcie wstępne jest cały czas takie samo. Natomiast w Versysie 1000 SE, który to SE, to znaczy, że jest to zawieszenie z elektroniką wzbogaconą właśnie o technologię Skyhook, którą możecie już znać i kojarzyć z motocykli Ducati. To jest system Skyhook firmy Showa. No i powiem Wam, że można po prostu napięcie wstępne sprężyny regulować za pomocą jednego przycisku, co też sprawdziliśmy. Tak, natomiast w 650 za pomocą jednego pokrętła, tak. Jednego przycisku, tak. Trzeba zsiąść niestety, ale też jest zawieszenie regulowane, zarówno przednie, jak i tylne. Jeśli chodzi o największe różnice między tymi motocyklami, no to jest to, wydaje mi się, te wszystkie systemy elektronicznej opieki, czyli takiego doglądające bezpieczeństwo motocyklisty, który jedzie danym motocyklem. Może zacznijmy od Versysa. Tak, Versys 650 jest pod tym względem no niemalże goły. Tak? Tutaj jest jedyne co, to jest system ABS plus wyświetlacz i na tym tak naprawdę kończy się elektronika tego motocykla. Producenci pod elektronikę też podciągają LED-owe światła, których zbytnio nie ma w Versysie 650, nie. Ale tylne są LED-owe. Tak. Tylna lampa jest LED-owa. Pod tym względem 650 no, troszkę odstaje od tego, co teraz wchodzi na rynek. Światła są tradycyjne, nie są wykonane w technologii LED. Natomiast głowa boli od tego, co ma Versys 1000 SE na swoim pokładzie. Oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu, bo po prostu tego jest zatrzęsienie. Ogólnie nazwijmy to systemami kawasakowskimi elektroniki, które służą do no, bezpieczeństwa i pomocy w razie problemów. Oczywiście wszystko oparte jest na sześcioosiowym module pomiarowym IMU, który zbiera informacje o kącie przechyłu motocykla, zarówno na boki, jak i przód, tył, od tego, czy hamuje, czy przyspiesza, i dzięki temu dobiera tak naprawdę siłę hamowania, kąt odkręcenia gazu, czyli otwarcia przepustnicy, do warunków, które znajduje na drodze. Można powiedzieć, że po prostu nas poprawia, czyli można powiedzieć, że jest to pełna technologia zakrętowa, sportowa. W ogóle Versys 1000, mam wrażenie, że jest to motocykl dla osoby, która wyrosła już ze sportów, ale nie do końca pogodziła się z tym, żeby posiadać motocykl, nazwijmy to, nudny. Chce motocykl, którym też może pojechać szybko, którym może się złożyć w winkle, który jeszcze dodatkowo trochę kusi do tych złożeń, bo mamy tutaj kąt złożenia pokazywany na wyświetlaczu. Ja się złożyłem do 30 chyba 9 czy 8 stopni na prawą stronę, na lewą troszkę mniej. No i to kusi, wiadomo, do tego, żeby poprawiać własne rekordy. No i to jest taki pazur zadziorny. Plus 120 koni, 4 cylindry w rzędzie. Naprawdę ten motocykl ma sportowy potencjał. Tam? Bo ja będę tylko taką kropką, która puszcza tak wstępnie. A jak wejdziesz w pole głębiej, to jest za małą kropką, nie?
panie Krzysztofie. Tak? Rekordy poprawione. Już jest 36-38. Tak, przy dzisiejszych warunkach atmosferycznych uważam to za wystarczający rezultat, niegodny sukces poprawiania. Nie, absolutnie. Tak, jeżeli patrzymy na dane katalogowe, to oczywiście wersja 650 nie ma porównania do 1000. Natomiast jak na 650 ten motocykl jest, uważam, że jest naprawdę bardzo żywiołowy. Dobrze, ładnie przyspiesza, nie czuć na nim prędkości. Daje dużo satysfakcji i radości jazda tym motocyklem. Dla kogo jest? No na pewno nie jest to motocykl dla kogoś, kto ma ambicje sportowe, tak jak w przypadku Litra i w przypadku Michała. Ale dla ciebie. Ale jest to idealny motocykl dla mnie. Jadąc Litrem, to tęskniłem za tym, żeby wrócić na 650. Siadając na ten motocykl, ma się wrażenie, że jest się w takim motocyklowym domu. Jest to model produkowany w tej wersji od 2015 roku. Tam jest w nim wszystko dopracowane pod względem ergonomii. To nic nas nie zaskoczy. Siadamy i intuicyjnie znajdujemy. No to powiem ci jedną rzecz, że z twojego wywodu wynika, że w Versysie 1000 jest trochę inaczej, że to wszystko jest nieintuicyjne i że ciężko się na nim odnaleźć i nie czuje się człowiek jak w domu. Może ty się nie poczułeś jak w domu, ja natomiast poczułem się naprawdę dobrze. Z Versysem znam się już dobrze od zeszłego roku. To był motocykl, który zajął trzecie miejsce na naszym porównaniu, na którym niestety ciebie nie było. 9 recept na turystyczne enduro. I tam ten motocykl naprawdę zrobił furorę. Motocykl ten, Versys 1000 SM, ma 150 mm skoku zawieszenia, więc to nie jest dużo, 15 cm, zarówno z przodu, jak i z tyłu, ale to wystarczyło, żeby dawał sobie radę nawet w terenie, a na szosie absolutnie nie odstawał od innych motocykli, wręcz je po prostu zdeklasował. Deklarowane miejsce do użytkowania tego motocykla to jest szosa. Teoretycznie jest to turystyczne enduro, przynajmniej w segmencie Adventure stoi na stronie internetowej Kawasaki, ale sami włodarze Kawasaki mówią, że Versys 1000 jest motocyklem szosowym. Versys 650 też jest szosowym. Jego przeznaczeniem jest droga, szosa, ale byłem zaskoczony, jak skręciliśmy na gorsze trasy, jak też dobrze sobie radzi. Nie było sytuacji, żeby zawieszenie dobiło, jakieś były problemy z tym. I tak samo jak w przypadku Litra, skok jest przedniego zawieszenia jest 15 cm, z tyłu jest 14,5 i przy takim lekkim terenie naprawdę dobrze sobie radzi. Ale też trzeba oddać to, co się należy Versysowi 1000 SE, że na tej złej drodze zamieniliśmy się motocyklami i czułoś było różnicę, że ten Versys 1000 SE z tą technologią Skyhook radzi sobie lepiej z tłumieniem tych nierówności. Nie ma, żeby było śmiesznie, to nie było takiej, bo ty też jechałeś, też się zamieniałeś, nie było jakiejś przepaści. Czuć było, że ten motocykl lepiej wybiera nierówności, ale czy to jest warte dwukrotnej ceny? No to akurat na pewno nie powiedziałbym, że w całym zawieszeniu, w tym zawieszeniu tkwi ten szkopuł różnicy cenowej, prawda? No na pewno nie. Właśnie, jeśli chodzi o zawieszenie, no to główna różnica między motocyklem z 2019 i 2020 roku, a motocyklem z 2021 roku, jeśli chodzi o Versysa 1000 SE, to jest właśnie ta elektronika zawieszenia. Tam większych zmian nie było, właściwie innych zmian nie było, nie dotarłem do tego, żeby jakieś inne były, tylko i wyłącznie elektronika. Czy coś się zmieniło? Ciężko mi powiedzieć, ze względu na to, że tamtą wersją jeździłem w zeszłym roku. No musiałbym po prostu na tym samym odcinku testowym przejechać jednym i drugim motocyklem z rocznicy 20 i 21 i w podobnych opcjach ustawionym i zobaczyć, czy rzeczywiście ta elektronika działa. No, elektronika jest super, jeśli chodzi o tłumienie zawieszenia. To zawieszenie działa, zmienia się charakterystyka. No, wszystko jest ok. Więc można powiedzieć, że zmiany są na pewno na plus, a na pewno nie na minus. Yo, Mark 9. They really don't think we can keep doing this. They don't think we can keep making hits. About cameras. But I'm the cameraman. But I'm the cameraman. Stay crazy. No dobrze, to jest tak, że mówimy tak naprawdę w tym momencie o cechach, trochę o superlatywach, a praktycznie cały czas o superlatywach, ale nie ma róży bez ognia, czy tam bez kolców, jak to tam się mówi. Każdy produkt ma też swoje wady.
No i test by się nie mógł nazywać testem, gdybyśmy o nich nie powiedzieli. Co według Ciebie, co Ci przeszkadza może w Versysie 650? W Versysie 650 przeszkadzają mi przede wszystkim lusterka. Powinny być większe. Wydaje mi się, że w motocyklu, który aspiruje do klasy Adventure w roku 2021, gniazdo USB powinno być wyposażeniem standardowym. Kolejna rzecz, brak centralnej stopki. No, przy napędzie przenoszonym łańcuchem to też powinno być wyposażenie standardowe w mojej ocenie. No i w motocyklu, który jest, nazwijmy to, turystycznym, tak? Turystycznym, dokładnie. To są rzeczy, które już powinny być standardem. No. Czyli nie do końca dopracowali. Widzisz, tyle lat, a wymieniłeś jednym tchem 3-4 minusy. Natomiast jeśli chodzi o Versysa, no to tak, minusem przede wszystkim jest dla mnie osoby, która żongluje motocyklami. No, wy jako użytkownicy jeździcie raczej wybranym motocyklem i nie przesiadacie się tak często jak my dziennikarze. Natomiast dla mnie największym plusem motocykla jest to, że cała jego elektronika i obsługa elektroniki jest intuicyjna. Tu niestety tak nie jest. Ja nie dostałem instrukcji obsługi do motocykla. Po prostu pewnych rzeczy muszę dochodzić sam. No i druga sprawa, która w motocyklu, który kosztuje troszeczkę powyżej 81 tysięcy złotych, no bardzo mi nie pasuje regulacja szyby, czyli dwa pokrętła, jedno z prawej, drugie z lewej strony, które trzeba, można powiedzieć, że jednocześnie albo jedno po drugim odkręcić, żeby podnieść szybę i potem je zakręcić, co w czasie jazdy nie jest niemożliwe, ale... Byłoby ciężko. Versys 650 ma podobny sposób regulacji szyby, natomiast w nim to tak nie razi, bo to ma być motocykl przede wszystkim prosty, bez rozbudowanych systemów elektronicznych, elektrycznych. Także wydaje mi się, że w jego przypadku to nie jest takie rażące, tak? Ale żeby podwyższyć sobie szybkę, wyregulować szybę, trzeba zejść z motocykla i zrobić to na postoju, bo to jest takie niezbyt ciekawe miejsce umieszczone od przodu. Powiedz o cenie 650, bo o tym jeszcze nie wspominałeś. 650 kosztuje niecałe 40 tysięcy złotych. Czyli można powiedzieć, że połowa za dwa Versysy 650 kupujemy jednego Versysa 1000 SE. Wizualnie, jak tak patrzymy na nie, to można tak naprawdę powiedzieć, że można się pomylić, prawda? One są bardzo, bardzo do siebie podobne. Bardzo są podobne. Tak, są bardzo podobne. First team, I'm a superstar, they call me Queen. Like a good boy, yeah, you have to face it. Let's get back to basics. I'ma take the shot like it's a vaccination. I don't have the patience, I'ma shoot right now. Yeah, we undefeated and you gon' lose right now. Like click, 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 swish. I can switch it up anytime like this. I'm a videographer and I'm on the verse. So when I shoot my shot, I don't miss. I'm gonna take the shot, take the shot. Jeszcze jednej rzeczy, o jednej rzeczy nie powiedziałem, o doświetlaniu zakrętów, bo tutaj jest też bardzo fajna rzecz. Są takie duże lampy, które doświetlają po prostu zakręty. Im bardziej się położymy w zakręt, złożymy, tym więcej lamp się zapala. Nie testowałem tego teraz, testowałem to w zeszłym roku, więc mogę powiedzieć, że rzeczywiście to działa i daje w nocy takie większe poczucie bezpieczeństwa. No i oczywiście Versys 1000 SE ma LEDy, wszędzie LEDy. No ale to w tej cenie, w ten standard motocykla, można powiedzieć, topowego, jeśli chodzi o turystyczny motocykl typu Adventure, no to jak najbardziej. 650 nie ma doświetlania skrętu, nie ma świateł lodowych, natomiast nasza testówka ma dodatkowe reflektory, które też dużo dają w nocy. Sprawdzałeś? Sprawdzałem. No dobrze, to sprawdź. Podczas jazdy nocnej i w garażu nawet. Także pozostaje tylko życzyć Wam tego, byście i Wy mieli możliwość sprawdzić, jak świecą światła Versysa 1000 SE lub, jeżeli wolicie i bardziej do Was przemawia, mniejszy i tańszy motocykl Versysa 650. Namawiamy Was do tego, abyście wzięli te motocykle na jazdę testową. Jeżeli szukacie motocykla dla siebie, z tego segmentu wzięli jeden bądź też drugi pod uwagę. Ja się nazywam Michał Brzozowski. I Krzysztof Brysiak. A to był motowojażer.pl. Dziękuję Ci, Krzysztof. Dziękuję. Ciężko było się skupić, strasznie rozpraszasz tą swoją koszulą. No co ty mówisz? Nie wiem, czy wiesz, ja pracowałem kiedyś w Probajku, czyli w firmie, która nam te motocykle pożyczyła do testów. Ale mówiłeś, że jakaś historia wiąże się. A, historia, ciekawa historia. Chcieliśmy wejść na dancing, który był organizowany w hotelu w Siemiatyczach. No i nie chcieli nas wpuścić, ale jak założyłem koszulkę z kołnierzykiem, to wpuścili nas, no więc na mój kołnierzyk weszli i moi kumple. Motocyklista w koszuli mniej awanturujący jest. Tak jest. No dobra, dziękuję Ci, Krzysiu. Dzięki.